Ostrożnie, Przybyszko. Te pola trawione są przez RD. Polowanie jest niebezpieczne, ale dobry sprzęt pomaga. Kardża, więc a teraz jeszcze obca. Czego chcesz? Jest jakiś problem? Problemem są cudzoziemcy. Jesteś drugą obcą dzisiaj. Im szybciej znikniecie, tym lepiej dla ziemi. Mniejsze ryzyko, że złe ziarno wzejdzie. A ja myślałam, że załagodzenie bólu waszej bogini ziemi zmieni wasze nastawienie. Re i tak umiera. Tak jak my wszyscy. Tymczasem przychodzą obcy i zabierają resztki, które nam zostały. Na przykład ta łowczyni Kardża wcześniej, wystrojona niczym ptak, ciągnęła za sobą dziewczynę Utaru jak jakąś niewolnicę. Nazywała ją Drozdem. Pierwsze słyszę. To pewnie jakieś wyzwisko Kardża. Hej, łowczyni Kardża? Z Drozdem Utaru? Co, czy ja do siebie gadam? Tak. Widziałam, jak szły na południowy zachód, prosząc się o śmierć. Nie można tam zbierać kolcowoców. Za dużo maszyn. W sumie to biedna ta dziewczyna Utaru. Oby jej nasiona padły na żyzną glebę. Całkiem możliwe, że pomogłaś mi znaleźć starą przyjaciółkę. Dzięki. Nie dziękuj mi. Nie chcę tego. Łowczyni Kardża. Kupujesz dziś, czy sprzedajesz? Południowy zachód. Tam trzeba zacząć. Ciekawe, co ona robi aż tutaj. No i jest łowczyni Kardża z Utaru, tak jak mówiła. I mają towarzystwo. Widziałaś, Milu? Musisz czekać, aż się odsłoni. Dołączysz do łowów? Ubezpieczam cię, Aloy. Maszyna jest twarda. Was nie pomoże. Proszę, Aloy, przeładuj! Nie da rady!
ciało bole. Niezła robota. Wzajemnie. Chodź, tutaj! Raruk Talana Cain Padish. Aloy na przekór Nora. Pogromczyni Czarnogona, zbawczyni Południka. Milu to mój nowy drost. Dołączyła do loży tuż po bitwie pod Iglicą. Słyszała parę opowieści o naszych łowach. Odpoczywaj. Pamiętaj o nałożeniu ziół na tę ranę. Co przywiodło was aż tutaj? Maszyny na wschodzie są zbyt łagodne? Niezupełnie. Szukam kogoś. Łowcy Kardża, w moim wieku. Imieniem Amadis. Jakiś czas temu przybył tu sam, ale zaginął. Pomogę ci odnaleźć przyjaciela. Wiem, że masz swoje powody, by tutaj być. Ale doceniam pomoc. Co on tutaj robił? Stracił bliską osobę podczas krwawych łowów. Zmierzał na pole bitwy, żeby zapewnić jej pochówek. Właśnie szłyśmy tam z Milu. To niedaleko. Mogę tam dojść. Nie. Ruszaj do Kamiennego Echa. Czekaj tam i przemyśl dzisiejszą lekcję. Ale... Ból cię rozproszy i spowolni. Idź. Wszyscy łowcy muszą czasem odpocząć. Tak, Rarogu. To był zaszczyt. Na pewno poradzi sobie sama? Pewnie. To mój drost. Chodź. Pole bitwy jest tam. Więc to pole bitwy pochodzi z czasów krwawych łowów? Bitwa płonących kwiatów. Amadis był w armii Kardża, która parła na zachód. Jego dywizja zaatakowała Tenaktów, ale nie docenili sił przeciwnika. To była masakra. Nie sądziłam, że zaprzyjaźnisz się z uczestnikiem krwawych łowów. Nie martw się, był z tych dobrych. Próbował zatrzymać atak, ale było za późno. Od tamtej pory ciągle uciekał. Mogło mu się przytrafić coś złego? Nie martw się. Znajdziemy go. Oto pole bitwy. To tutaj Tenaktowie wyrżnęli Kardża. Czas i pogoda zatarły większość śladów po bitwie. Pełno odcisków butów. Dość świeżych. Spójrzmy. Ślady ciężkich butów. Może oseramów. Zbyt wiele, by stwierdzić, czy był z nimi Amadis. Lepiej się rozejrzę. Może fokus pokaże mi więcej. Amadis miał być sam. Co tu robili oseramowie?
Broń Kardża. Ostrze zardzewiało. Musi pochodzić z dawnej bitwy. Pozostałości ogniska. Świeże. Ktokolwiek tu był, obozował przynajmniej przez noc. Ślady lekkich butów. Nie oseram. Kardże? Chyba zdołam pójść tym tropem z Fokusem. Talana, chyba coś mam. Ślady prowadzące od pola bitwy. Prowadź. Nie rozumiem, czemu Amadis szedł wciąż na zachód. Może znajdziemy tu coś jeszcze? Ja tu zbyt wiele nie widzę. Utaru? Co on tu mógł robić? Może widział Amadisa. Zapytajmy. Niech zgadnę. Włóczęgi. Pewnie jakaś karawana was zostawiła. Bez obaw. Nie pogardzam Kardża. Jestem tylko starym złomiarzem, złaknionym towarzystwa. Jestem Lel. Chyba się zgubiłyście. W zasadzie to kogoś szukamy. Łowcy Kardża. Podróżował raczej sam, ubrania miał pewnie znoszone. Tak, był tutaj. Węszył po starym polu bitwy. Chciał wiedzieć, co się stało. Miał szczęście. Stary Lel dobrze zna te opowieści. Armia Kardża ruszyła wprost na gotowych tenaktów. Większość spłonęła. Pozostałych pognali dalej na zachód. Obcy chciał wiedzieć dokąd. Powiedziałem mu o miejscu zwanym Zgnilizną. Co to jest? Więzienie tenaktów. Albo cmentarzysko Kardża. Zależy jak na to spojrzeć. A gdzie to jest? Daleko na zachód, na terytorium tenaktów. Ale to go nie zraziło. Na polu bitwy obozowała oseramska karawana. Podróżowali w tę samą stronę. Dołączył. Ruszyli na zachód, w stronę Grani. Dzięki, Lel. Musimy już iść. Życzę powodzenia. Chodźmy na zachód, w stronę Grani. Jeśli znajdziemy karawanę, to może ja Amadisa. Prowadź. Mówiłaś, że Amadis stracił kogoś bliskiego w tej bitwie. Myślisz, że tenaktowie pojmali go i zabrali do Zgnilizny? Nie wiem, może... Gran jest przed nami. Chyba widzę tunel. Muszlokład. Jeszcze nas nie widzi. Możemy to wykorzystać. Sogu i Dros, jak za starych czasów. We dwie załatwimy to szybko.
amunicję! W porządku, Aloy! Muszlokłap. Jeszcze nas nie widzi. Skorzystać. Sogu i Drost, jak za starych czasów. Amunicji dla ciebie! Ja się nią zajmę! Nie chcę zabierać ci przyjemności z walki. Wróciłaś! Skończmy to!
Powiem ci, że dobrze mieć cię znowu u boku. Chodźmy. Trzeba wejść do tunelu. Tatkę napisał o Seram. Badał zaporę. Ślepy zaułek! To chyba ktoś, kogo znam. Tu jest napisane, że rusza dalej. Ciekawe dokąd. O Seram. Co tam napisali? Należał do karawany, która tędy przeszła. Wiadomość się urywa. Zawał tunelu przerwał mu pisanie. O. Ale nic nie napisali o łowcy Kardża. A przed nimi przecież przeszła jeszcze jedna karawana. Chyba poszli do wodopoju po drugiej stronie. Więc mógł przeżyć. Jest jakaś inna droga? Nie wiem. To dość strome góry. Jakoś sobie poradzę. Dziękuję, Aloy, że ze mną przyszłaś. Ale zabrałam ci dość czasu. Masz, weź to. Być może ci się przyda. Czekaj. Jak cię potem znaleźć, kiedy już przejdę przez te góry? Będę zaglądać do Milu w kamiennym echu. Jeśli znajdziesz przejście, powiedz jej. Dobrze. Powodzenia. Dzięki. Talana naprawdę martwi się o przyjaciela. Chciałabym coś zrobić, ale nie ma przejścia przez góry.